Włączyło się. To jest dobra. Jeżeli Sebastian będzie w tym odcinku, to ja muszę jakoś wyglądać. Nieważne. Jeżeli mam mnie pokochać, to mnie pokocha taką, jaką jestem. Czyli nawet jeżeli wyglądam jak szopracz, który wpadł do pralki. Cześć! Witajcie na papierowej Embers, gdzie wszystko kręci się wokół książek. W dzisiejszym odcinku kolejna reakcja na serial Shadowhunters. Sezon drugi, 15 odcinek. Zapewne coś wam tutaj harczy, ponieważ przed chwilą miałam live'a na Instagramie, rozładował mi się telefon i muszę mieć ładowarkę podłączoną pod moją aparaturę, więc wybaczcie. Potrzebowałam live'a, aby troszeczkę się rozgrzać przed nagrywaniem. No i kochani, w pewnym momencie ktoś zadał mi pytanie, którego aktora najbardziej lubię z obsady Shadowhunters? Odpowiedź była banalnie prosta, oczywiście Will, który gra Sebastiana. Jednak lubię też Matta i on też wspaniale gra, no i dobrze wygląda. No ale padło pytanie, a co gdyby nie było ani Willa, ani Matta? Na co zupełnie spontanicznie odpowiedziałam, że nie byłoby świata, gdyby nie było Willa i Matta. Uwaga, wstawka, wstawka, wstawka. No i powstał taki oto mem. Cóż, i takim dobrym wstępem jedziemy z tym odcinkiem, ale oczywiście konkursik robimy. Obiecałam, że będą konkursy, no i jest ponownie drugi konkurs związany z tą serią. Nie chce mi się przynosić nagród, więc wstawię tutaj zdjęcie. Do wygrania będzie torba, przypinka i długopis. Przypinka losowa. Więc albo to będzie jakaś postać z Darów Anioła, albo to będzie runa. Co trzeba zrobić, aby wygrać w tym konkursie? Otóż po pierwsze dać suba, chyba że już dałaś lub dałeś, to masz to z głowy. Druga zasada, pod filmem w komentarzu napisz, że dałaś lub dałeś suba i skomentuj ten filmik. Dobra, żartowałam, nie musisz komentować, nie będę nikogo do niczego zmuszać. Skomentuj. Będzie mi miło. Chyba że będzie tak do bani, że nie chcesz czego komentować, to nie komentuj. Po waszych licznych, drobnych, delikatnych, malutkich spoilerach odpalam odcinek. I już chyba widzę, jaką będzie mieć nazwę. Grzanki. Day or night, your heart can still get shattered. Jaki piękny cytat, jaka piękna sentencja. Chodzisz w słońcu czy nie, twoje serce i tak może być złamane. Simon się upije. Na bombie się wypstryka. O, prasuje mi sukienkę. Jaki on jest słodki, jaki kochany, nawet jak ma taki tępy wzrok. Proszę się nie śmiać. Ale no, żelazko to mógłbyś kupić nowsze, kochanie, wiesz? A zresztą i tak masz źle wyprasowaną tą koszulę, co masz nawet na sobie. Ja już ci wyprasuję. O, przypalasz sobie paluszki, jakie to słodkie. Mamusia, pocałuję twoje ranki. Uuu, lala, proszę państwa. To jest normalnie piąta minuta tego serialu, a ja już widziałam pięknego Sebastiana i pięknego Aleka. No kurde, czego chcieć więcej? Mama! Wiedziałam, że Magnusowi się przypomni jego dzieciństwo. Wiedziałam, wiedziałam. Słuchajcie mnie, słuchajcie mnie. To dobrze skończycie. W sensie, no, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Whatever you decide, I'll stand by. Niby nic, nieznacząca scena, a bardzo, bardzo słodka. Jezu, normalnie zaczynam kochać ten serial. Oficjalnie mówię, zaczynam kochać ten serial, no. Oj, wszystko mi się tu wali. Ach.
Matt i Will w jednym ujęciu, ramię w ramię, to za dużo. I want you to know that what happened at the Seely Court. O Jezu, dobra, skończ się to babci sranie, powiedz, że kochasz Jace'a, zostaw tego Simona, niech Simon się zajmie Izzy, żeby Sebastian nie chciał się zająć Izzy, albo niech się zajmie Mają, pewnie się zajmie Mają w tym momencie. Widzicie? I na tym polega cały mindfuck uwielbiania tego serialu. Trzeba się wysprzeć kompletnie książki. Wyobrażacie sobie książkowego Valentina, który mógłby utracić swoje runy? On by tego nie przeżył. On by nie chciał tego przeżyć. On chciałby zginąć w tym momencie. A tutaj ten Valentine sobie śmiało twierdzi, że to nie runy tworzą człowieka nocnego łowcę. To jest ból. Ale okej, okay, trzeba to przeżyć. Any update on the mole? Muszę to powiedzieć. Jezu, jak on pięknie wygląda w tym odcinku. Wiecie, że uwielbiam, jak jest tak uczesany. How about dinner? 8 o'clock? Absolutely. Czemu on tak ze wszystkimi próbuje się umówić, tylko nie ze mną? Wiedziałam, że to jest prawdziwy Sebastian. Wiedziałam. Ojej. Jejku, jak on wygląda? Co ty mu zrobiłeś? Tell me, or she dies. Włączyło się. Ta gra aktorska 10 na 10 daje mu Oscara. Jestem Akademią. And the Oscars goes to Will Tudor. Yeah, that summer I came to Alicante. And you were secretly seeing that girl, the one with the dimples. Naprawdę, Jonathanie, myślę, że każdy by ci uwierzył. No słodeczko, grasz idealnie. No wszyscy ci wierzą, że jesteś Sebastianem. Ach, geniusz zła po prostu. Jeden Will to dużo. Dwóch Willów to już po prostu przegięcie, ale bierę. Bierę, nie będę narzekać, niech będzie dwóch Willów. Mogę już przygarnąć, okej. Okay. Ale będzie gnój, ale będzie gnój, ale Jonathan się wkurzył. Police! Freeze! Och, no właśnie, Simonie, tylko głupek wraca na miejsce zbrodni. Nie, tak się nie robi. O, gnój. Brawo, Simonie! Właśnie byłeś podejrzany o morderstwo, ale nie chciałeś być mordercą, więc wyszukałeś tego mordercę i go zabiłeś i zostałeś mordercą. Terrible. Ugly side of me. Magnusie, na pocieszenie. Po pierwsze, jesteś najbardziej niewinną postacią w całym tym serialu. Po drugie, wszyscy i tak cię kochają. A po trzecie, to i tak chyba nie był twój prawdziwy ojciec. No chyba, że coś się zmieniło w tym serialu. Po czwarte, jeżeli kogoś spaliłeś, to było mu ciepło, zadbałeś o jego ciepło, więc no nie przejmuj się. As long as you promise, your mom won't drag us to the Accords Hall for another clave assembly. Nie zdąży. Bankowo nie zdąży, no kurczę. Kochanie, tylko pamiętaj, posprzątaj po sobie, zwłoki wyrzuć, żeby mi nie zabrudziły dywanu. Nie no, trochę powagi. Właśnie zabito Sebastiana, prawdziwego Sebastiana. Co będzie się działo? Co będzie się działo? Coś będzie się działo. Ucieknie. Sebastian go uwolni. Sebastian go zabije. Prawdziwy Sebastian go zabije. Znaczy prawdziwy Jonathan go zabije. Alicante, ale piękne. Jejku, jaki cudowny obraz. Nie przejdą. Patrzcie na to. Nie przejdą? Nie przejdą. Nie przejdą.
Nie przejdą, nie przejdą, nie przejdą, nie przejdą. Mówiłam! Czuję, że to będzie scena, która mi zmiażdży czachę. To jest dobra. Kochanie, pamiętaj, sprzątnąć, żeby dywan się nie ubrudził. Te jego piękne spojrzenie. Chciałabym, żeby Sebastian na mnie patrzył tak jak na Valentina. Dobra, no i mamy grzankę, no i nic, no i niech będzie ta grzanka, no. Wygląda... I co, myśleliście, że nie będę kochać Jonathana? Nadal go kocham tak samo. Pamiętajcie, nie liczy się wygląd. Jednak... jednak bardzo go poproszę, żeby miał wygląd Sebastiana, bo tak jest milej. I no, ten, no. Okej. Okay. Nadal kocham Jonathana, pseudo grzanka, pseudo tost spalony, pseudo węgielek. Będę do niego mówić, mój ty kochany węgielku. Dobra, słuchajcie kochani, podsumowanie. Akcja z Simonem trafiona, bardzo mi się podobała. Super, że wprowadzili Elaine. Naprawdę jestem pod wrażeniem, bo to oznacza, że twórcy zapoznali się z dalszymi częściami. Magnus, właśnie, tu jeszcze Magnus nam został. Więc tak, Harry bardzo dobrze gra mimiką. Bez tych, wiecie, rąk i w ogóle. Naprawdę jestem pod wrażeniem i zaczynam do niego się jeszcze bardziej przekonywać, bo jak wiecie, jak recenzowałam serial tak ogólnie, to tak powiedziałam, że troszeczkę sztucznie gra, w sensie tak teatralnie. A tu idzie wszystko w tą dobrą stronę. Kurczę, do czego by się to doczepić? Chce się do czegoś doczepić, no. Dobra. Sebastian. W sumie to już wiemy, że to jest Jonathan, a nie Sebastian. I teraz będzie współpraca Valentina z Jonathanem i to będzie miazga. Czuję, że to będzie miazga. To im naprawdę wychodzi w tym serialu. No kurde, no! Mam nadzieję, że cały czas Will będzie grać Jonathana, bo posłuchajcie, kiedy inni się dowiedzą, że Sebastian jest zły, że Sebastian jest Jonathanem, to teraz pytanie, czy cały czas będzie ten ludzki, normalny wygląd, czy jednak na stałe zostanie węgielek, czyli ten, wiecie, spalony człowieczek. Co do serialu, zaczyna mi się coraz bardziej podobać, już nie mogę się doczekać aż z mamą. A, bo właśnie, bo wy może nie wiecie. Na live się chwaliłam, że moją mamę wciągam powoli w ten serial. Ona nie mogła się przekonać za bardzo, bo polubiła ekranizację tą, gdzie grał Jamie i Lily. Teraz zaczęła oglądać pierwszy sezon Shadowhunters. Bardzo, bardzo polubiła Matta w roli Aleka. Magnusa też wam powiem, o dziwo, myślałam, że będzie taka niezadowolona, ale zaczyna jej się podobać i będziemy robić petycję, żeby moja mama ze mną nagrywała reakcję, ale no wiecie, zanim skończymy pierwszy sezon, chyba że chcecie coś z pierwszego sezonu, zobaczymy. Dostałam słowotok, wiecie, za dużo Sebastiana, za dużo Jonathana, za dużo Morgenszternów, no. Dobra, właśnie mama do mnie pisze. Dobra, odcinek mi się podobał, jest świetny, jaram się jak pochodnia, jestem spalona jak Jonathan. I do zobaczenia. Uff.